Halsz, witajcie, to znowu Ryfek, witam was w kolejnym odcinku z Izaka. Do gry wskakujemy sobie na mega szybko. Dzisiaj zagramy podejście Azazelem. Azazelem zrobiliśmy wszystko, ale zagram nim dzisiaj, ponieważ po pierwsze mi się śpieszy, zaraz powiem dlaczego. Tutaj macie Sida. I po drugie wiem, że nim nie będziemy często grali w następnym... O kurde, to też mi się podoba. Nie wiem, czy będziemy nim grali zbyt często w następnych odcinkach. Znaczy, jestem pewny, że nie będziemy nim grali. Dlatego sobie zrobimy takie małe pożegnanie po prostu teraz za Azazelem, bo nim po prostu wszystko już odblokowaliśmy, a ja teraz będę starał się wszystkimi postaciami właśnie nowe rzeczy odblokowywać. A skoro Azazelem wszystko już mamy, no to nie ma sensu nim grać. Jak na razie oczywiście. I czemu mi się śpieszy, mimo tego, że mam wakacje teraz? Ano, przyjechał do mnie Ksemcio, mój widz, wspierający tak naprawdę teraz mój kumpel, z którym będziemy nagrywali wspólnie koopa później najprawdopodobniej. Potem wychodzimy jeszcze na miasto z innymi wspierającymi, będziemy grali w łodzi w Pokemony razem i pewnie wyjdziemy na jakieś kręgle. Więc po prostu mi się z tego właśnie powodu śpieszy, żebym po prostu zdążył i ze wszystkimi jeszcze wyszedł, jeszcze zdążył z Ksemciem kolejny odcinek w tym koopie nagrać. No i dobra, tak naprawdę tyle z wyjaśnień. My idziemy do pokoju tego dalej, bo on chyba będzie nie sklepem, tylko biblioteką. Mam taką nadzieję. No i mamy bibliotekę ze świetnym przedmiotem jak na start. Już mamy Satanic Bible, także ja wiem, że to podejście jest praktycznie chyba już wygrane. No ale nic, idziemy na walkę z bossem. Zobaczymy, jak pójdzie. Przepraszam, jeżeli jakąś chrypę będę miał, niedawno wstałem, więc jeszcze... no zawsze powstanie mnie tak trochę to ta chrypka trzyma. Z pinem nie powinno być żadnych problemów, jeszcze nam się basement zwykły trafił. No i niestety z walki z bossem dosyć słaby przedmiot Magic 8 Ball. Ja wezmę sobie fulla z tego powodu, abyśmy mogli bez problemu z boss rusha sobie wyjść. W ogóle jeszcze się nagrywa? Nagrywa się, dobrze. Idziemy dalej. Niedługo też możliwe, że dzięki właśnie Ksemciowi zobaczycie inny odcinek na kanale, totalnie w ogóle innego typu. Ale już nie będę zdradzał więcej szczegółów. Mam nadzieję, że niedługo to na kanał wyjdzie, ale zobaczymy kiedy, bo to jest naprawdę sporo montażu niestety. A jeżeli chodzi o montaż, to ja jestem po prostu beznadziejny w tym, bo nigdy nie montowałem filmów, jak dobrze wiecie. Ale teraz, skoro już mam już tego Ryzena, skoro mam normalny, dobry procesor do montażu, to kto wie, może to będę częściej troszkę ogarniał. YOL! Wow! Ej, pierwszy raz chyba widzę taki Devil Room, nigdy nie widziałem takiego Devil Roomu. Jest kozacki, naprawdę kozacki. Możemy wziąć wszystko z tego pokoju, znaczy co ja gadam za głupoty, wszystko dobre. Weźmiemy na pewno pakt i weźmiemy na pewno inkubusa, bo to są przekozackie przedmioty. Niestety nie wezmę Horror of Babylon, mimo że bym chciał, bo to jest naprawdę dobry przedmiot. Ale wydaje mi się, że te dwa przedmioty zdecydowanie są lepsze. Tears of Damage Up z paktu, inkubus po prostu strzela naszymi strzałami, więc jest przegenialny. A ja bym bardzo chciał dostać jakiś kluczyk. Nie dość, że chcę kluczyk do Treasure Roomu, chciałbym jeszcze z chęcią dostać kluczyk do sklepu. Mamy strasznie dużo pieniędzy, jak nigdy tak naprawdę na to piętro, dzięki tej dziesiątce. Kluczyk nam się trafił, który na pewno zużyje, aby wejść do Treasure Roomu. Potem najwyżej pogram na maszynie w Arcade Roomie. Może trafi nam się duży klucz, drugi kluczyk. Nadal będziemy mieli te 15 coinów i wejdziemy sobie jeszcze wtedy, w takim wypadku, do sklepu. O Jezu, jak ja go odbijam, czemu? Nie mam zielonego pojęcia. Dwie baterie na piętrze mamy, czyli kolejne dwa soul hearty, bardzo fajnie. Co to za piguły? Explosive Diarrhea, to mnie nie obchodzi za bardzo. One makes you larger. Nie lubię tej piguły bardzo, ale mówi się trudno. Explosive Diarrhea bardzo by nam się przydała, gdybyśmy ją użyli przy kamieniu z X-em. Szkoda też, że nie poszedłem najpierw przez całe piętro, potem dopiero do walki z bossem, bo moglibyśmy wziąć tą bez problemu. Jak ona się nazywa? Bez problemu moglibyśmy wziąć sobie właśnie Horror of Babylon, ale niestety nie mieliśmy po prostu na to zdrowia.
No i super, mamy masę pieniędzy w tym momencie. Niestety nie mamy dojścia do sklepu, troszkę szkoda. Ja poszukam tutaj Super Secret Roomu. Może się trafi przejście do Super Secret Roomu, a w nim dwie kamienne skrzynki, ekstra. Nie musimy żadnej bomby wydawać, aby je otwierać i chyba tak zrobię. Troszkę mi szkoda tych bomb, nie mamy ich po prostu zbyt dużo. Niestety nie ma tutaj kluczyka. A z drugiej? Mam nadzieję właśnie najbardziej na kluczyk i po prostu przejście do sklepu. Dwie bomby kolejne. No dwie bomby są spoko, ale to niestety nie jest kluczyk. Secret Room mógłby być jeszcze, nie wiem, pod Treasure Roomem i chyba to jest jedyna możliwość. A w nim kolejne trzy coiny. Strasznie dużo pieniędzy mamy, żadnych niestety kluczy. Troszkę mnie to martwi. I chociaż wiecie co, mamy naprawdę tak dużo kluczy, że ja sądzę, że bez problemu wygram te kluczyki na maszynie w Arcade Roomie, więc pograjmy sobie na niej chwilkę. Ja od razu sobie ekran rozjaśnię, jak sobie tutaj będę grał. No i tak jak mówiłem, liczymy na kluczyki, jest 33% chyba szans na losową znajdźkę. Także nie wiem, jakie dokładnie są szanse na kluczyk, ale o Jezu, jaka ta maszyna jest beznadziejna, szczerze mówiąc. Ile żeśmy tych pieniędzy wydali, nic nie dostałem. Co to jest? Karma. Karma app. Nie mam zielonego pojęcia, co ten trinket robi, więc na szybko sprawdzę. Jestem bardzo ciekawy. Afterbirth plus. Przedmioty. Karma. Wpłacanie pieniędzy do maszyny, do donate'ów ma szansę na wyleczenie nas albo pojawienie żebraka. Ciekawa sprawa. Nie sądzę, żebyśmy wpłacali. Chociaż może właśnie jakbym dostał się do sklepu, to wpłaciłbym te pieniądze do maszyny. No nie wiem. Na razie o tym nie myślę. Idę dalej. Beznadziejny był ten arcade room, beznadziejna była ta maszyna. Wydaliśmy masę pieniędzy, a zupełnie nic nie dostaliśmy. Także idziemy na kolejne piętro. No i został nawet otwarty devil room. Ej, to mi się podoba akurat. Weźmiemy oczywiście, że Horror of Babylon. Mamy teraz przemianę. Mamy zwiększone obrażenia, szybkość poruszania się. Nie spodziewałem się, że zostanie otwarty Devil Room. Mieliśmy tylko 33% szans. Rzadko niestety mi się to zdarzało. Ale to jak najbardziej się opłacało. Proszę, jakiś kluczyk. Naprawdę, żadnego kluczyka nie mamy. Co mamy w Challenge Roomie? Szarą skrzynkę. Możliwe, że tutaj będę zmuszony wrócić tylko po to, aby otrzymać ten głupi kluczyk. Jeden już mamy, bardzo fajnie. Oczywiście ten kluczyk by poszedł. 9 żyć. Oczywiście, że wezmę. Ten kluczyk poszedłby najprawdopodobniej na Treasure Room. Wolę iść najpierw do Treasure Roomu, jak do sklepu. No ale teraz już się nie musimy o nic martwić. Szkoda trochę, że straciliśmy efekt Horror of Babylon, ale nie chciałoby mi się po prostu wracać później do tego pokoju po te 9 żyć. A z pewnością bym je wziął, bo to jest jeden z moich ulubionych przedmiotów w grze tak naprawdę. Mimo, że go nienawidziłem na początku, naprawdę, gdy grałem w oryginalnego Isaaca jeszcze. I tak naprawdę chyba jeszcze też na początku Rebirtha. O Jezu, co za dziwny dźwięk. Telefon mi jakieś piski wydaje? Chyba się przegrzewa od naładowania. O mój Boże. Tak, mój telefon się przegrzewa ładując się na ładowarce bezprzewodowej i wydaje dziwny dźwięk. Masakra, jak jest gorąco. No nic, idziemy dalej. Oczywiście nie biorę tego przedmiotu. Idziemy przed siebie. Tu mamy bateryjkę, oczywiście od razu ją możemy odpalić. I o czym mówiłem? O tych 9 życiach. Nie lubiłem tego przedmiotu. A naprawdę go uważam teraz za... Top 10 to tak na lekko. Top 10 przedmiotów z Devil Roomu. Bez dwóch zdań. Dobra, czy coś tutaj chcę kupować? Wydaje mi się, że nie. Idziemy z tego pokoju. Jakby był kluczyk, sędzią bym kupił. Chyba, że jestem ślepy i nie widziałem, że tam jest kluczyk. Aż sprawdzę, bo... Wolę nie ryzykować waszych komentarzy. Jest kluczyk. Dobrze, że sprawdziłem drugi raz. Kupujemy kluczyk i idziemy dalej. Tą skrzynkę olewam. Idziemy do Secret Roomu. I idziemy już... prosto do walki z bossem. Kamienna skrzynka, bardzo fajnie. Infamy. No, się nie spodziewałem. Super przedmiot. Czasem blokuje obrażenia od pocisków. I co tam telefon mi wibruje, jak ja mam przecież Wi-Fi wyłączone? Przepraszam bardzo za te dźwięki. Postaram się jeszcze bardziej go wyciszyć.
Nieważne, mam Wi-Fi jednak włączone. Dobra. HP Upa, czy chcę wziąć? Chcę wziąć HP Upa przed wejściem do tego Devil Roomu. O, niestety mamy tutaj walkę z Krampusem. Fajnie byłoby trafić na kolejnym piętrze Arcade Room. Jest to piętro parzyste, a na piętrach parzystych tylko się może trafić Arcade Room. Mamy ponad 5 coinów? Nie mamy, czyli nie może się trafić Arcade Room. Ale kaszana. No nic, idziemy dalej. Nie będę szukał tych 3 coinów na siłę. Mimo, że sądzę, że bez problemu byśmy je znaleźli, gdybyśmy rozwalili wszystkie ogniska, wszystkie kupy i przeszli przez wszystkie pokoje. No tak jak mówiłem na samym początku odcinka, mimo że mam już wakacje, po prostu mi się dzisiaj śpieszy, a bardzo bym chciał wrzucić wam ten odcinek jeszcze dziś. Jest teraz 15 czerwca, czyli chyba sobota, jeśli się nie mylę. Godzina 13:23, dokładnie w tym momencie, jak teraz nagrywam. A wiem, że YouTube ostatnio, szczególnie na moim kanale, bo właśnie Ksemcio też ma swój kanał, porównywaliśmy sobie, jak YouTube nam przetwarza filmy. Nie wiem czemu, ale te filmy na moim kanale przetwarza tak długo. Hollow Knight miał być na przykład o 15, chyba jeszcze przedwczoraj, i był wrzucony na kanał jeszcze chyba o 13, 2 godziny przed planowaną premierą, ale niestety YouTube mi przetwarzał ten film kilkanaście chyba godzin. Dlatego go nie mogłem wrzucić, dlatego was przepraszam za te opóźnienia. Jeżeli tu jakieś też się pojawią, to niestety no, nie jestem w stanie czegokolwiek tutaj zmienić. Bardzo mnie ten YouTube ostatnio denerwuje, jeżeli chodzi o przetwarzanie filmów. Czy to działa na laserze Azazela? Wydaje mi się, że nie. Nie, nie działa. Także bierzemy karmę. Nie wiem tak naprawdę też po co, bo nawet nie chciałbym się teraz wyleczyć, tylko stracić całe moje zdrowie prędzej. Ile kluczy żeśmy dostali? Kosmiczna ilość kluczy. Z chęcią kupię jeszcze jeden, aby mieć teraz pewność, że nam ich starczy do końca gry. I teraz nawet mogę otwierać złote skrzynki. Co to jest za piguła? Retro Vision, nic strasznego. Idziemy na walkę z bossem. Walka z Chubbem, mega łatwa. Kartę Devil sobie zostawię na jakąś trudniejszą walkę z bossem. I dostaliśmy Halo, świetny przedmiot. All Stats Up, jeden z niewielu w grze, który zwiększa nam również tirsy. No ale akurat tirsy na Azazelu to szczerze mówiąc nic jakiegoś mega przydatnego. Ale na tym piętrze gra jest cichutko. Ale jak normalnie strzelam, mam nadzieję, że jest wystarczająco głośno. Ostatnio na streamie troszkę mi się popsuły ustawienia przez wgranie tego moda na klasyczną muzykę z oryginalnego Isaaca. Więc możliwe, że te poziomy głośności dzisiaj mogą się bardzo różnić od poziomów głośności ze standardowych odcinków. No ale mam nadzieję, że jest ok. Mam nadzieję, że grę słychać. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, moglibyście coś też mi napisać w komentarzach, czy poziomy głośności są ok, czy granie jest za cicho, czy granie jest za głośno. Bo teraz na nowo muszę to po prostu wszystko niestety ustawiać. Kolejny Soul Heart, prawie max zdrowia już mamy. Także nie powinno być już żadnych problemów, sądzę, że do końca gry tak naprawdę. Paralysis nas nie obchodzi, możemy sobie wejść do Curse Roomu. I Blackheart, czyli wychodzimy pół serduszka na plus. Chociaż tak mieliśmy tyle zdrowia, ale przynajmniej nie mamy Soulhearta, tylko Blackhearta teraz. Tears Down. Jedna z najgorszych pigułów w grze, ale no tak jak mówiłem, na Azazelu te tearsy jakoś nie są krytyczne. Jakoś mnie to nie boli, że dostaliśmy tego Tears Downa. A to jest bardzo fajny pokój. To jest jeden z moich ulubionych pokoi w grze. Challenge Room z 4 złotymi skrzynkami. Niestety 2 przedmioty, które z nich dostaliśmy, są bardzo słabe. Strzały Grida, nie przepadam za nimi. Nawet nie wiem, jak one działają na laserze Azazela, czy w ogóle działają. Ale to już jest Dunk Depths 1, więc przed nami max 2 sklepy, w których może jeszcze się trafić jeszcze Grid, bo nie mieliśmy walki z Gridem. Także jak dla mnie troszkę za późno po prostu na ten przedmiot. No a Bombak to jest przydatny bardzo przedmiot, gdy mamy jakieś fajne efekty na bomby. My mamy fajny efekt na bomby, Bombermana, który sprawia, że zadajemy bardzo dużo obrażenia bombami. Ale ja zawsze uważam, żeby dobrze używać bomb ofensywnie, trzeba mieć Bobby Bomba, czyli te strzały, te bomby samonaprowadzające. Bez nich ja bardzo rzadko tych bomb używam ofensywnie. Jeszcze te oczywiście sad bombsy, one nie potrzebują chyba niczego, żeby były świetne, ale inne połączenia to zdecydowanie. Bez Bobiego Bomba
Bardzo rzadko mi się zdarza w ogóle tych bomb używać. Co tu mamy? Curse of the Tower. No to nie, to ja sobie dam spokój z tym przedmiotem. Nadal nie wiem, czy na nim działają efekty naszych bomb, bo to są podzielone zdania. Wiele osób mi pisze, że tak, wiele osób mi pisze, że nie. Ja byłem prawie pewny, że miałem na odcinku efekt bomby i na bombach trollowych z Curse of the Tower to nie działało. Jesteśmy gapim w ogóle w tym momencie. Dużo osób pisało jednak, że to działa. Także naprawdę nie wiem już komu wierzyć. Ale nawet jeśli by działało, to chyba jeszcze bardziej bym tego Curse of the Tower nie chciał mieć. Bym cały pokój miał po prostu zawalony eksplozjami z naszych bomb. No i super, mamy w końcu maszynę do oddawania krwi. Nie potrzebuję więcej serduszek, więc wyrzucę karmę. Nie chciałbym przez przypadek się uleczyć, a potem wysadzić maszynę, zanim pozbędę się wszystkich coinów. Zanim pozbędę się całego zdrowia, przepraszam. Tak więc wpłaćmy do maszyny ile się da. Niedługo wpłacimy już maksa. Nie pamiętam, co się odblokowuje za 999 coinów. Albo stopwatcha już odblokowaliśmy, albo się odblokowuje stopwatcha. Bo naprawdę nie wiem, co innego tak naprawdę moglibyśmy jeszcze w maszynie do donate'ów odblokować. No i bardzo się cieszę teraz też, że mamy bardzo dużo coinów. Co ja gadam, coinów? Ciągle mówię na klucze coiny. Bardzo dużo kluczy, ponieważ mamy Guppy's Tale, czyli będziemy mieli zdecydowanie zwiększoną ilość złotych skrzynek do otwierania. Fajnie byłoby teraz znaleźć w sklepie Hivemind. Nie dość, że mamy Infestation 2, czyli przedmiot chyba, który najwięcej pająków w grze pojawia. Sądzę, że jest troszkę lepszy od tej takiej czapeczki, tej takiej fryzury, nie pamiętam jak to się nazywa. Mom's Wig chyba, chyba coś takiego. Tej fryzury mamy, która również bardzo dużo pająków pojawia, mimo wszystko Infestation 2 jest troszkę lepsze. No i jesteśmy gapim, więc naprawdę tych pająków, tych much mamy kosmiczne ilości. Wypadałoby im zwiększyć dwukrotnie obrażenia dzięki właśnie Hivemind. To jest Leo, więc tego przedmiotu nie chcę. Gdzieś tutaj muszę stawiać bombę, aby tylko raz wysadzić maszynę do zmieniania przedmiotów. To jest delikatny damage up, Ghost Pepper, Flame Tears. To nie jest damage up? Tak, to nie jest damage up, bo mi się pomyliło chyba z Dogstoofem. Także troszkę stracony przedmiot. No niestety, mówi się trudno. Idziemy do sklepu. W sklepie kompas, świetny przedmiot, uwielbiam go. Jeszcze bardziej przyspieszy nam podejście. No i oczywiście kupujemy kluczyk, abyśmy wszystkie złote skrzynki mogli otwierać. Kolejny przedmiot Guppy'ego. Zupełnie nieprzydatny w tym momencie. Wydaje mi się, że Satanic Bible jest lepsze pod każdym względem, nawet gdybyśmy mieli używać tego ofensywnie. No i lecimy na walkę z matką. Długo wytrzymała w Devil Roomie. Niestety nic ciekawego. Aczkolwiek pozbędę się tego czerwonego serduszka. Wezmę Headless Baby. To jest część przemiany w Conjointa, jeżeli się nie mylę. A my bierzemy Fulla, bierzemy Polaroida, bo jest zawsze ciekawiej z Polaroidem. I co tu mamy? Glitter Bombsy, Spider chyba Love? To już wiem co biorę. Oczywiście, że bierzemy Proptozu z dwukrotnie zwiększoną obrażenia. Teraz za bardzo nic nam nie jest straszne. No i dobra, całe piętro za nami. Oczywiście całego bossrasha bym nie robił, no bo po co? Idziemy na piętro. Kolejne. Mamy kompas, więc bardzo fajnie, te łąb szybko przejdziemy. Dzięki temu mam nadzieję, że ten odcinek też wyjdzie już dzisiaj. Troszkę zmniejszyłem jakość nagrania też, aby odcinek po prostu mniej zajmował, bo taki odcinek z Hollow Knighta, mam variable bitrate na odcinkach, czyli bitrate jest dobierany i jakość odcinka jest dobierana do tego, co się dzieje na ekranie. Czyli w Hollow Knightie się dzieje zdecydowanie więcej jak w Isaacu. I taki odcinek z Hollow Knighta potrafi zajmować nawet 12-13 GB. Także mam nadzieję, że ten odcinek Isaacowy, który sądzę się zamknie w 3, wyjdzie jeszcze dzisiaj. No i dobra, sądzę, że jeszcze przed nami dwa pokoje i mamy walkę z bossem. Kolejne złote skrzynki. Wystarczy, że zatrzymam 4 kluczyki na
4 kluczyki na... ojejciu. Toksyczna kupa. 4 kluczyki na D-Chest oczywiście. Chociaż nawet więcej wypadałoby ich zatrzymać, bo na D-Chest mamy Gap i Stale. Będziemy tych skrzynek mieli naprawdę dużo. I od razu też mówię, że nie idę na Void. Ani na Hasha. Bo to po prostu jest za dużo czasu. Chociaż może na Hasha. Na Voida nie lubię chodzić. Na Hasha jeszcze w miarę lubię, bo to jest fajne piętro. Ale na Void na pewno nie pójdę. 3 kluczyki, o kurczę. No dobra. Zaryzykuję i pójdę po Womb 2 na Hasha, mimo że Hash jest mega trudnym bossem, gdy się walczy jako Azazel. No ale mogę spróbować. Idziemy na kolejne piętro. Range upa dostaliśmy. Mega przydatna rzecz na walkę z Hashem. Mamy generację zdrowia. Mamy muchy, więc sądzę, że jakoś pójdzie. Curse of the Lost. Niestety nie widzimy piętra, a szkoda, bo chciałem karty Sun sobie tutaj użyć. Kolejne 3 czerwone kluczyki. Czerwone kluczyki, co ja gadam? Za głupoty. Kolejne 3 kluczyki, super sprawa. I troszkę szkoda, że... no i tak bym się teraz wyleczył. Że chyba podniosłem wcześniej czerwone serduszko. Mam nadzieję, że na tym piętrze trafi się Devil Room z jakimkolwiek przedmiotem. Bylebyśmy tylko mogli pozbyć się tego czerwonego serduszka, które mamy. Abyśmy mieli zwiększone obrażenia i zwiększoną szybkość poruszania się. No i niestety, troszkę na ślepo będziemy tutaj musieli latać. Chyba trollbomba była, nawet jej nie widziałem. Tearsdown w ogóle nas nie obchodzi, a pod nami jest jakiś pokój specjalny. Hierophant, 2 soul hearty, super. Wezmę sobie Devila i Hierophanta na walkę z Hashem. Bo karta World to mi jest w ogóle niepotrzebna. Czy tam Stars, czy nawet nie pamiętam, co tam było. Biblioteka z książkami, które nam pozwolą zamienić się w Bookworma. Ale oczywiście my zostajemy przy Satanic Bible, to jest zbyt dobra książka, aby ją zmieniać. Tą baterię już też wezmę. No i tak, tu byliśmy, tu kolejny kamień z X-em, który minąłem. W nim nic ciekawego niestety. I idziemy szukać walki z bossem. Arcade Room. W Arcade Roomie nie jestem w stanie zbić sobie zdrowia, niestety nie mamy Wayfera. Tak więc też nie widzę za bardzo powodu, abyśmy tam w ogóle wchodzili. Ale pod oknem jakiś samochód wyje. Mam nadzieję, że tego nie słychać na odcinku, bo... jest naprawdę głośny. Teraz już dzięki Bogu się uspokoił. Kolejny kluczyk. Głupi pokój. Dobra, nieważne. Ja wszystkie pokoje tak szybko rozwalam dzięki tym pająkom i muchom, że nawet sądzę, że nie będę musiał się... z niczego bombować, ani na Womb 2, ani później na katedrze. Dobra, to jest na pewno dobra droga do walki z bossem. Tak mi się wydaje. Mam taką nadzieję. Kolejne w ogóle niepotrzebne nam niestety znajdźki. Ale ze mnie się już leje, Boże, jest tak gorąco. Dobra, mamy pełne zdrowie, wiem, że mamy jeszcze baterię, moglibyśmy się po nią wrócić, ale dam sobie spokój. Co mamy w Devil Roomie? Latanie i kolejny przemian Gapiego. Wezmę latanie, bo to jest część przemiany w... Serafin to jest ta wersja Angel Roomowa, a tu jest chyba Lewiatan. Część przemiany w Lewiatana, jeżeli się nie mylę. Ona chyba nam zwiększa delikatnie obrażenia, więc... zdecydowanie, zdecydowanie lepiej jest to wziąć jak kolejną część Gapiego, w ogóle niepotrzebną. Może się trafi Black Candle? Charge Baby, ok. Skullback, pozwala drugi przedmiot aktywny nam wziąć. Weźmiemy oczywiście tą baterię i uzdrowimy się na maksa. No a tu niestety muszę brać przedmioty już na ślepo. Fate, Eternal Heart. To jest bardzo niefajna rzecz. Pauza. Beznadziejny przedmiot. A ten wezmę dolny. Tough Love. Tough Love jest super. Jeden z moich ulubionych przedmiotów, tylko nie wiem, czy on działa na laserze Azazela. Wydaje mi się, że niestety nie. A szkoda, przy normalnych strzałach sprawia, że mamy szansę na wystrzelenie pocisku zadającego chyba albo 3, albo 3,5 raza większe jak standardowe obrażenia. Także naprawdę każdego zwykłego przeciwnika takim zębolcem jesteśmy w stanie zabić. Niestety nie mamy przejścia do Crawl Space'a, tu mamy kartę Lovers w ogóle nieprzydatną, więc bierzemy Hierophanta, Devila. Czemu nie mogę zmienić?
Czemu nie mogę zmienić moich przedmiotów? Boże. No nic, o, teraz się zgadza. Mamy kartę Devil, mamy Satanic Bible, idziemy na walkę z Haszem. Używamy Devila, czyli efekt Book of Belial tak naprawdę. No i sądzę, że z Haszem, o Jezu, jakie obrażenia mu robimy. O masakra. No to powiem wam, że troszkę nawet moje oczekiwania tutaj przeskoczyliśmy. Pół zdrowia Hasza już prawie zbiliśmy. No dawaj, wychodź. Nienawidzę walczyć z Haszem przez to, że on się tak chowa. Boże, to jest tak denerwujące. Walka z Haszem też na tyle spoko, że akurat Hasz w porównaniu do Delirium przywołuje sporo takich zwykłych przeciwników. Typu muchy, typu te Glowbeny chyba? Te niebieskie ziomki, które nas gonią. I to jest mega przydatne, gdy mamy właśnie jakiś infestation, pająki sobie możemy pojawić, albo gdy mamy Mouth of the Void i możemy sobie bez problemu generować zdrowie na tej walce z Haszem. Z tego powodu też Delirium jest mega, naprawdę mega silniejszym bossem. No i super, kolejne kluczyki, idziemy na katedrę. Tak jak mówiłem, no nie idę na walkę z Delirium, nawet jeśli trafi nam się przejście do Delirium po walce z Blue Baby. I wydaje mi się, że problem Delirium leży u mnie, szczególnie u mnie, pewnie nie u innych youtuberów, ale u mnie problem Delirium leży też na tym, że muszę przez cały Void przechodzić. A to jest jak dla mnie tak nudne piętro, ono się niczym nie wyróżnia, to jest po prostu każde inne piętro w jednym. Więc jak dla mnie mega pójście na łatwiznę. I mi się nigdy przez to piętro po prostu nie chce przechodzić. Jakbyśmy mieli przejście od razu na walkę z Delirium, tak jak mamy przejście na walkę z Mega Szatanem, sądzę, że zdecydowanie częściej chodziłbym właśnie na walkę z Delirium. Bo na Mega Szatana, jeżeli trafiłoby nam się na przykład... jak to się nazywa? Jeżeli trafiłby nam się Dacki, na pewno byśmy poszli. Na Mega Szatana zawsze bym poszedł. To jest bardzo fajny bossik. Ciekawszy wydaje mi się jak Delirium. Wcale nie jakiś łatwiejszy. Ogólnie polecam. Zwiększmy sobie zdrowie i idziemy dalej szukać walki z bossem. Wiem, że mógłbym użyć Daygas i zlikwidować sobie klątwę na tym piętrze. Mamy w końcu kompas. Ale nie chcę ryzykować Curse of Gucio. Jakbyśmy dostali Curse of the Blind na the chest, to by mi było bardzo przykro. Złoty kluczyk, złote bomby, na nic niepotrzebne. Walka z Isaaciem. Również bardzo długa. No i idziemy na the chest. Co tu mamy za przedmioty? Żadnej klątwy, bardzo fajnie. Beznadzieja, 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 beznadzieja. O Jezu, ale wszystkie beznadziejne przedmioty. Żadnego nie bierzemy, naprawdę. Każdy z tych przedmiotów nazwałbym słabym, szczególnie w tym momencie, no bo Taurus jest czasami rzeczywiście okej. Ale w naszym podejściu Taurus to... no beznadziejny przedmiot. Po co nam nietykalność, jak mamy i tak masę zdrowia? Poza tym obrażenia kontaktowe z Taurusa... nie wiem, czy to jest 10% naszych obrażeń standardowych. O, i to już mi się podoba, mamy Brimstone. Mamy teraz potrójny laser na Azazelu. O nie! Przez przypadek zawsze... Number one był chyba najgorszym przedmiotem z nich wszystkich. Co prawda poprawia nam tirsy bardzo i to bardzo, ale również bardzo i to bardzo zmniejsza nam zasięg naszych obrażeń. A tak jak wiele razy mówiłem, to jest chyba właśnie największa bolączka Azazela. Szczególnie przy walce z takimi większymi, trudniejszymi bossami, że nie mamy za bardzo jak z dala od nich stać. Jak unikać ich ataków, bo mamy mega mały zasięg. Znowu źle poszedłem, Boże święty. Kolejny efekt na bomby, Bob's Curse. Część przemiany jeszcze w Boba. Bardzo rzadko dostaję przemianę w Boba. Nie wiem, czy może z raz, czy dwa. Dwa razy max się zamieniłem chyba w Boba. A szkoda, bo to jest mega fajna przemiana. Wydaje mi się, że troszkę przesadzili z tymi przedmiotami dla Gapiego, szczególnie w tej wersji.
Aż Guppy's Herbal też chyba był. Guppy's Color też chyba był. Zresztą nie, no to chyba nic Guppy'ego nowego nie dodali. No ale wydaje mi się, że po prostu przedmiotów Guppy'ego w porównaniu z innymi transformacjami jest zdecydowanie za mało. Za dużo. Zbyt łatwo jest o przemianę w Guppy'ego, a inne przemiany tak rzadko się trafiają. Oprócz Bookworma, bo Bookworm rzeczywiście się trafia dosyć często. Dobra, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie. My widzimy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że niedługo. Mam nadzieję, że już w koopie z Ksemciem będzie trochę ciekawiej. No i tak naprawdę tyle. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i cześć!